Kobiety niesamowicie przeżywają, jak facet do nich nie pisze. Szczególnie jeśli ten facet okazał się fajny. Szczególnie jeśli z tym facetem spędziła fajną randkę, fajne spotkanie, pocałowała się z tym facetem, przespała się z nim, na przykład właśnie z tobą. I ten facet okazał się fajny, tak? Spodobał jej się. I kiedy ty do niej nie będziesz pisał, to ona będzie to niesamowicie przeżywać. Będzie myśleć, będzie się zastanawiać, dlaczego do niej nie piszesz, czy ty się jeszcze do niej odezwiesz, czy ty się nią zainteresujesz, co w konsekwencji zaprowadzi do tego, że jeśli będzie więcej myślała, więcej inwestowała, szybciej i mocniej się zakocha, bardziej się w tobie, w waszą relację zaangażuje, tak? O tym musisz pamiętać. Dlatego lepiej jest nie pisać po spotkaniu, po seksie, po udanym randce, po pocałunku kilka, jeden, nawet dwa dni, niż przepalić znajomości i od razu na następny dzień do niej napisać, powiedzieć, jak to bardzo ją kochasz, kupić jej kwiaty i zaproponować związek. Pamiętaj o tym, zastosuj, bo to po prostu działa.